Węgry zmniejszają lokalne podatki. Węgry. Rząd do lipca przedłuży moratorium na spłatę kredytów oraz zmniejszy lokalne podatki. Rząd Węgier przedłuży do lipca 2021 roku moratorium na spłatę kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe, poinformował w sobotę premier Viktor Orbán. Dodał, że zmniejszony zostanie również lokalny podatek dla małych i średnich firm. Od początku stycznia lokalny podatek od małych i średnich firm zostanie zmniejszony o połowę, przekazał Orbán na Facebooku. Węgierski premier dodał, że te decyzje mają złagodzić skutki koronakryzysu i pomóc w utrzymaniu miejsc pracy. Obniżka podatków uderzy we władze lokalne, ponieważ ta danina jest dla nich istotnym źródłem przychodów, zauważa agencja Reutersa. Orbán zapowiedział, że miasta poniżej 25 tysięcy mieszkańców otrzymają rządową pomoc, a ewentualne wsparcie dla większych ośrodków będzie rozpatrywane indywidualnie. Według prognoz węgierskiego rządu PKB tego kraju w 2020 roku zmniejszy się z powodu pandemii COVID-19 o około 6%. Premier Orbán zadeklarował również pokrycie przez rząd w grudniu i styczniu 2/3 kosztów płacowych przedsiębiorstw z branży turystycznej, hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej, które musiały zawiesić działalność ze względu na obostrzenia sanitarne. Szef rządu poinformował także o planie preferencyjnych kredytów dla rodzin z dziećmi i przeznaczonych dla nich dotacjach na remont mieszkań. Podjęliśmy te decyzje i mamy nadzieję, że uda nam się ocalić kilkaset tysięcy miejsc pracy, podkreślił Orbán, który spodziewa się, że Węgry wyjdą z pandemii wiosną 2021 roku, a szczepienia przeciwko COVID-19 zaczną się w tym kraju 27 lub 28 grudnia.